W piątek, 20 stycznia w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu odbyła się kolejna, ósma już gala nagrody Cordis Noblis. Podczas tegorocznej edycji imprezy statuetki odebrały kolejne osoby i organizacje, które swoją pracą na rzecz potrzebujących wyróżniają się na tle lokalnej społeczności. Jako gospodarz miasta i gminy Olkusz jestem dumny, że wśród nas są tacy ludzie, którzy Bezinteresownie. Niosą pomoc osobom najbardziej potrzebującym. Burmistrz wraz z Jackim i Mielskim, naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych, przedstawiali tegorocznych laureatów i uhonorowali ich pamiątkowymi dyplomami i statuetkami. Szlachetne serca przyznane zostały w pięciu kategoriach: organizacja, filantrop, wolontariusz, nauczyciel i osoba. W kategorii organizacja nagradzane są stowarzyszenia i fundacje. W tym roku laureatem zostało Stowarzyszenie Dobroczynne Res Sacra Miser w Olkuszu, a wyróżnienie przyznano Stowarzyszeniu Piłki Ręcznej w Olkuszu. W kategorii filantrop nagradzani są darczyńcy i sponsorzy, którzy wspierają finansowo działalność społeczną. Laureatem nagrody został Andrzej Maksymowicz, a wyróżnienie otrzymał Roman Chłosta. W kategorii wolontariusz nagrody przyznawane są osobom stawiającym pierwsze kroki w pracy społecznej. W tym roku uhonorowana została uczennica zespołu szkół nr 4 w Olkuszu, Barbara Czerwińska. W kategorii Nauczyciel nagroda przyznawana jest za działalność na rzecz wychowania dzieci i młodzieży wykraczająca poza zwykłe obowiązki. W tym roku laureatkami zostały Małgorzata Dachowska i Małgorzata Żurek. W kategorii Osoba honorowana jest długoletnia, bezinteresowna działalność na rzecz innych ludzi – Szlachetne serce za taką działalność otrzymała Anna Skręt, a wyróżnienie otrzymała Barbara Stanek-Wrubel. Tradycyjnie już uroczystość rozdania nagród przyciągnęła do olkuskiego moku komplet publiczności. W noworocznym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu, środowisk biznesowych, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. W trakcie gali wystąpił także duet instrumentalny w składzie Michał Mączka oraz Marcin Wiercioch. Jakub Fita, przegląd Olkuski Live.